Piotr Herman, szpiegul.pl, cześć. Wczoraj nie nadawałem. No, byłem dosyć mocno zmęczony po przygotowaniach do webinaru, a później jego przeprowadzeniu, temu webinarze, który odbył się w poniedziałek 26 lipca. Dzisiejsza infografika związana jest właśnie z nim. A sam zapis webinaru, webinaru <dostępny>, dostępny jest jeszcze na kanale youtube szpiegul.pl. Serdecznie zapraszam. Nie dość, że to jest ogrom wiedzy, Wiedzy o CSI, wywiadzie bezpieczeństwa biznesu, corporate security intelligence, wiedzy w biznesie, to jeszcze do 1 sierpnia, do godziny 24, cały czas istnieje możliwość przystąpienia do kursu podstaw CSI, do kursu CCSIF za 50% ceny. 50% ceny. Jeżeli chcesz skorzystać, no, to nie ma na co czekać. Naprawdę warto. <laughs> Sorry. Jeśli chodzi o śpiegul.pl, mm, to ja bardzo, ale to bardzo chciałbym podziękować Adamowi, mojemu pierwszemu, pierwszemu patronowi na Patronite. Yy, kwota jest symboliczna, ale to nie o to chodzi. To jest cudowne uczucie, kiedy ktoś wspiera bloga. Dlatego że. Że warto wspierać, nawet niewielką kwotą. I bardzo chciałbym Ciebie do tego zachęcić. I z góry, naprawdę z góry dziękuję, ponieważ koszt utrzymania bloga tak naprawdę cały czas rośnie. To oczywiście nie są żadne kwoty kosmiczne, galaktyczne, ale każdy może wesprzeć, jeśli ma tylko na to ochotę niewielką kwotą. Bo ja treści udostępniałem i udostępniam za darmo. Dobra. A wracając do dzisiejszej infografiki. Ja jej nie będę omawiał jakieś, jakoś szczegółowo, gdyż zrobiłem to na webinarze. Dokładnie o tym mówiłem, również o tym. I opowiem Ci tak króciuteńko, żeby Cię zachęcić tylko do obejrzenia zapisu, który, powtarzam, jest jeszcze dostępny na y, youtubowym kanale szpiegul.pl. Sama infograficzka, czerwonych infografik już nie ma, bo się skończyły. Było ich 35, doszło do webinaru i koniec. Więc dzisiejsza czarna infograficzka w kolorze webinaru. Ona mówi o pięciu modułach, o, że istnieje pięć modułów, z których budujemy wywiad bezpieczeństwa biznesu CSI: Corporate Security Intelligence. Te pięć modułów to strategiczna piramida zarządzania. Ona posiada cztery poziomy, chociaż funkcjonalnie dla nas istotne są trzy. Cztery poziomy, czyli ideologiczny, strategiczny, idąc w dół taktyczny i na samym dole operacyjny. Nas interesują operacyjny, taktyczny i strategiczny. Bo, bo z nimi związana jest budowa, funkcjonowanie CSI i, fun i prowadzenie wszelkich działań. Zarówno dotyczących CSI, jak i w ogóle działalności biznesowej firmy. Więc to pierwszy moduł strategiczna piramida zarządzania. Moduł drugi to wywiad w biznesie. To są trzy poziomy. Przyporządkowane wywiad operacyjny, wywiad taktyczny i wywiad strategiczny. Przy czym operacyjny to mamy do czynienia z wywiadem gospodarczym lub wywiadowczym badaniem rynku. Taktyczny to jest wywiad konkurencyjny bądź marketingowy, a na samej górze jest wywiad strategiczny, czyli wywiad biznesowy. Różnica pomiędzy tym, czy na poziomach niższych, tak, z operacyjnym i taktycznym, stosujemy, czy, czy stosujemy na przykład na operacyjnym wywiad gospodarczy, czy badanie rynku, to tak naprawdę wynika z tego, czy nasza firma jest nastawiona bardziej na klienta, wtedy mamy badanie rynku, czy może na konkurenta, i wtedy bardziej mamy do czynienia z wywiadem gospodarczym. Czy to jest podział istotny? No, w realnej pracy zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. To już mamy dwa moduły. Trzeci moduł to jest analityka. Ja uwielbiam używać słowa inteligencja analityczna, bo to jest właśnie to. Natomiast analityka, i tam mamy pięć poziomów, od, od poziomu, na którym w ogóle nie posiadamy w firmie analityki, kultura analityczna nie istnieje, aż do poziomu najwyższego, kiedy my konkurujemy przez analitykę, a CSI rewelacyjnie nas w tym wspiera, szczególnie w zakresie wywiadu w biznesie i właśnie analityki to są trzy moduły za nami, czwarty systemy bezpieczeństwa biznesu, jest ich sporo, ja często ciągle o nich mówię, oczywiście we wcześniejszych odcinkach Szpiegu Life'a ja przy tych czerwonych infografikach mówiłem dość du dużo dokładniej o tym i odsyłam Cię do nich, bądź do innych materiałów, to jest kilkadziesiąt nie wiem, może kilkaset godzin już do słuchania do czytania, do przeglądania, do oglądania, właśnie, bo to są i materiały wideo, i podcasty, i, i, i artykuły na blogu. Także no jest ogrom wiedzy, wystarczy sobie zajrzeć i zobaczyć, o co chodzi. No i moduł piąty to jest wczesne ostrzeganie wczesne ostrzeganie, które wiąże się również bardzo istotnie z takim dokumentem, który również tak pokrótce omawiam czyli z sytuacją wywiadowczą biznesu. A także, a także z biznesowymi grami wojennymi, które były tematem ostatniej czerwonej infografiki. I polecam przesłuchać, bo temat jest bardzo interesujący. To jest analiza jakościowa, wysokiej klasy analiza jakościowa. I te, te pięć modułów, które wymieniłem, to są takie nasze kosze. Wyobraźmy sobie, jak dziecko ma w pokoju. Ma pięć koszy. Ma pięć koszy, i w tych koszach znajdują się klocki. Poszczególne elementy takie, które. Opracowując, no nie wiem, wdrażając, rozwijając CSI w firmie, to my z tych poszczególnych koszy wyjmujemy sobie odpowiednie klocki i z tych klocków po prostu budujemy sobie nasz konkretny system CSI w firmie. I to w oparciu o zasoby własne, o własne siły i o własne środki. To jest bardzo istotne, bo nam się wydaje, że to są nie wiem jakie koszty, bo nam się wydaje, że nie wiem ile ludzi trzeba zatrudnić. Wcale tak nie jest. Przynajmniej oczywiście na początku, bo jeżeli przekonamy się, że, to, że inwestycja w CSI firmie jest opłacalna, a przekonamy się o tym na 100%, no to wtedy będziemy ponosić większe, ale nie koszty, tylko koszty na inwestycje, bo to się będzie zwracało. No, i zaczynamy oczywiście budując od podstaw. Nie? nie zaczynamy budowy wieży od góry, bo nam się na dole na niczym nie będzie trzymać. Więc zaczynamy od podstaw. Identyfikujemy potrzeby biznesowe i dobieramy konkretne rozwiązania, czyli tak naprawdę szyjemy CSI firmie na miarę. O tym właśnie mówię na webinarze. Zapis warto zobaczyć. Ja póki, dopóki on jeszcze jest tam dostępny, bo jak będę coś tam przy nim kombinował, nie wiem, czy coś się nie wydarzy. E, dobra, to by było tyle. No, na samym webinarze nie opowiedziałem tego może jakoś bardzo szczegółowo, bo tego są kursy. No, tego są kursy. Szczegóły to są szczegóły. A ja nie chciałem przeciążać odbiorcy zbytnio, odbiorcy webinaru. Być może to byłeś ty. Nie chciałem przeciążać zbytnią szczegółowością. Sam webinar trwa dwie godziny. Dwie godziny to jest naprawdę, naprawdę długo. No i byłoby mi bardzo miło, gdybyś po oglądnięciu tego, tegoż webinaru, na który bardzo chętnie Cię zapraszam, na ten zapis, no byłoby naprawdę wyjątkowo miło, gdybyś zostawił bądź zostawiła komentarz. Na razie do, do ja się dorobiłem osobistego hejtera, który udaje, bądź też nie, takiego praktyka, pewno bezpiecznika, ale tego nie wiem, bo, bo to jest więcej udawania, mi się wydaje, ale może się mylę. To jest coś niesamowitego dla mnie, bo specjalnie dla mnie, specjalnie dla mnie założył konto. I to wczoraj wczoraj założył specjalnie konto, żeby wczoraj walnąć mi hejta. Także ja za coś bardzo dziękuję. A że jak to u hejtera jego komentarz to jest po prostu żenada, to też przynajmniej na razie zostawiam go, bo to taki złoty medal olimpijski dla mnie. Dosłownie, złoty medal olimpijski tak jest. Jeżeli ktoś chce być na przykład bezpiecznikiem i będzie udawał, że wie, a nie wie, niech się boi. Niech się boi, bo wszyscy, którzy przejdą przez Moje kursy, nawet kurs podstawowy, będzie takiego specjalistę orał. I tyle. Ale to tyle. Medal olimpijski zostawiam, czyli komentarz. Natomiast bardzo proszę o komentarze zdecydowanie, bo chodzi o to, żeby ten webinar dotarł w jak najszybszym czasie do jak największej liczby osób, które mogą być tym po prostu zainteresowane. Zainteresowane, przepraszam. Dzisiaj jest środa, ale nie ukaże się nowy odcinek podcastu OSS okiem służb specjalnych, a ja obiecuję, że zrobię wszystko, żeby ukazał się przed weekendem albo w jego trakcie. No, mam nadzieję, że, że to mi się uda. Na dzisiaj byłoby to na tyle. Bardzo zapraszam do patronowania. na Napatronajcie. Wrzucajcie po te nawet 10 złotych... Yy, na dobrą kawę, którą uwielbiam, ale w rzeczywistości to pójdzie na bloga. To, nie, to się tylko tak mówi, że pójdzie na kawę. Nie pójdzie na kawę, bo to pójdzie na bloga. Yy, wspierajcie, komentujcie, lajkujcie, róbcie wszystko, żeby materiały szpiegula szły do tych wszystkich ludzi, żeby dotarły do tych wszystkich ludzi, którzy naprawdę mogą być tym zainteresowani. Adam, bardzo Ci dziękuję za patronowanie. E, wszystkich serdecznie zapraszam do moich materiałów. Bez względu na to, czy wy chcecie, czy nie chcecie patronować i tak dalej. To nie ma znaczenia. Materiały są za darmo. To jest tylko wasza wola, wasza chęć wspierania tego, co robię. Ale to tyle. A dzisiaj życzę pięknego, słonecznego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!